www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne. Gdzieś w tobie jest tęsknota do tego, że tam jest determinacja. Tam widzisz, że tam tak naprawdę tam chwycili się za głowy i mówią i walczą o przyszłość Ukrainy, a Polska jest krajem takim spokojnym. Manifestacje, jak są w Warszawie, 100 tysięcy ludzi przechodzi z flagami Solidarności, potem wsiadają do autokarów, jadą do domów i tak naprawdę nic się nie dzieje, a ty uważasz, że powinno się w Polsce bardzo dużo zmienić i bardzo dużo zdarzyć. Powiem ci tak, jest wielka tęsknota, ale nie dlatego, nie za tym, że Polska jest i tak jakby kontestowanie tego, że Polska jest krajem spokojnym, bo ja po prostu bardzo bym chciała żyć w spokojnym kraju, w spokojnym, normalnym, dobrze rządzonym, demokratycznym kraju. To ale dlaczego? Problem polega na tym, że Polska jest krajem spokojnym, ale tak spokojnym, jak za... Ale jednocześnie niedemokratycznym i praktycznie z rozsypanym państwem. To znaczy, to państwo jest tutaj tylko sztafarzem. Nie działa nic. Albo działa tylko w takim przypadkowym jakimś obszarze. Prawo. To nie jest tak, że na ogół są porządnie te wyroki wykonywane. Jeśli chodzi o wyroki polityczne, czy wyroki dotyczące zbrodniarzy, prawo jest systemowo skorumpowane. Ale to jest przesada, bo twierdząc, nic nie działa, stawiamy radykalną tezę, a przecież nie jest prawdą, że nic nie działa, bo działa bardzo wiele instytucji w Polsce. Może źle działają, może trzeba troszkę naprawić. Może to nie są czasy rewolucyjne w Polsce. Może mając taką czarną wizję tego, co się dzieje w Polsce, przesadzamy. No ale rzeczywiście w latach 70. też działało, tak? Też było. No to czego ludzie chcieli właściwie? Wolności. No i teraz... Wtedy był komunizm, a teraz go nie ma. Teraz no, ale siedzimy, jest... rozmawiamy, jeździmy, manifestujemy, stawiamy namioty, tworzymy media. To nie jest system opresyjny. No, ale tworzymy media, natomiast już system finansowania, ta opresja się przesunęła w inny obszar. Tworzysz media, ale jeśli przekroczysz do pewnej granicy niszy, poza którą nie wyjdziesz w Polsce, dlatego że taki jest system obiegu pieniędzy, system finansowania. Nie ma możliwości, żeby za duże pieniądze zrobić profesjonalne media, ponieważ reklamy spółek Skarbu Państwa, które są 1/3 rynku reklamowego, są narzędziem karmienia posłusznych mediów. No ale tak jest na świecie. Jedni mają kasę, drudzy nie mają kasę. To ci, co nie mają kasy, muszą zarobić kasę, żeby ją mieć. Takiego systemu nie ma w Polsce? Takiej zasady nie ma? No nie ma, bo to wynika z transformacji, no, że ten cały kapitał jednak umówiła się pewna grupa. Ja właśnie, to czego ja chcę, ja ci powiem, Krzysiek, ja chcę liberalizmu. Liberalizmu, tak. Ja chcę równości praw, ja chcę swobody gospodarczej, swobody wolnej konkurencji. Po prostu.